że nie ma znaczenia w Bożym Królestwie, nie ma znaczenia ilość, ale ma znaczenie jakość. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg chce ludzi, którzy będą w stanie wykonać Jego wolę, rozumiecie? Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Nie na jakieś rzeczy, ale na wszystko. I coś wam powiem. Nie ma opcji takiej, żeby Królestwo Boże szerzyło się przez ludzi, którzy nie są w stanie zapłacić ceny. Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić ceny, powinieneś się wycofać z szerzenia Bożego Królestwa i szukać Boga do momentu, w którym będziesz w stanie zapłacić cenę. Taka jest prawda. To nie oznacza, że masz być doskonały, to nie oznacza, że masz, potrafić wszystko, to nie oznacza, że masz się nie mylić. To absolutnie to tego nie oznacza. Rozumiesz? Bycie człowiekiem, który szerzy Królestwo, to nie jest bycie człowiekiem doskonałym. Nie ma takiego czegoś jak doskonały chrześcijanin, nie ma czegoś takiego jak doskonały sługa Boży. A więc to, że my popełniamy pomyłki, że popełniamy błędy, że często robimy różnego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę nie są z Boga, nie mają tutaj znaczenia. Ja chcę, żebyśmy teraz jak taką jedną podstawową rzecz zrozumieli. Ludzie szerzący Królestwo to są ludzie, którzy podjęli decyzję przed Bogiem i powiedzieli tak: Panie, zgadzam się ponieść absolutnie każdą cenę za to, aby Twoje Królestwo się rozszerzało. Mówią też ci ludzie: Panie, ja sobie świetnie zdaję sprawę, że dzisiaj stan mój jest taki, a nie inny, że znam Ciebie tak, a nie inaczej, że wiem to i tylko to, natomiast ja wiem, że w tym stanie Ty chcesz mnie użyć. Ty chcesz mnie użyć. To, żebyśmy to dobrze zrozumieli. A więc Bóg nie szuka ludzi doskonałych. Bóg szuka ludzi dostępnych. Boga nie interesują doskonali ludzie, ponieważ tacy nie istnieją. I myślenie o sobie, że jeszcze do czegoś nie dojrzałem, że jeszcze czegoś nie potrafię, jest błędem. Natomiast myślenie, że jeszcze nie jestem w stanie ponieść ceny, to jest dobre myślenie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie ponieść ceny, to ten człowiek powinien poczekać i poszukać Boga. Dlaczego? Ponieważ zaczniesz ponosić cenę, krótko powiedziawszy, wchodząc na niwę Bożą, tak? Diabeł zacznie jechać z Tobą jak z dziką świnią i nie ma dwóch zdań. Zacznie jechać z Twoją rodziną, z Twoimi finansami, z Twoimi emocjami, z Twoim małżeństwem i z każdą inną dziedziną życia. I nie pominiesz tego. Nie ma czegoś takiego. I takie nauczania, że jeżeli my wchodzimy w służbę Boga, to w tym momencie wszystko przed nami jest usłane różami, jest jedną wielką herezją. Kiedy wchodzisz w służbę Boga, zaczyna się wojna. Do tej pory siedzisz sobie w ławce, gdzieś tam słuchasz, co mówi pastor, przyjdziesz sobie w niedzielę do kościoła, czasem wpadniesz na jakieś modlitewne spotkanie, jak się tam czujesz w miarę przyzwoicie, rozumiesz, o co chodzi, i tak sobie żyjesz. I tak żyjąc możesz przeżyć te życie i pójdziesz do nieba. Rozumiesz? Tak żyjąc, natomiast Ty nie poszerzysz Królestwa. Pójdziesz do nieba, rozumiesz? Staniesz przed Jezusem, Jezus powie: tak, moje dziecko, jesteś moim dzieckiem, będziesz tutaj, ale korony nie dostaniesz. Rozumiesz? I będziesz sobie w niebie z Bogiem. Okej? Natomiast święty Paweł w ogóle nie poruszał tematu takiego, czy on pójdzie do nieba, czy nie pójdzie. Paweł się w ogóle w tym nie interesował. Paweł wiedział, że idzie do nieba. Stanowiło to dla niego proste równanie. 2 razy 2 jest 4. Paweł mówi tak: idę po koronę. On nie powiedział: idę do nieba, teraz robię to, żeby iść do nieba. Nie, nie szerzymy Królestwa, aby iść do nieba. Do nieba idziemy dlatego, że spotkaliśmy Jezusa, że uwierzyliśmy, że umarł za nasze grzechy, że uwierzyliśmy w Jego zmartwychwstanie w ciele, że oddaliśmy Mu swoje życie jako Panu, tak? Porzuciliśmy grzech, przychodzimy do Niego, tak? Trzymamy się z dala od grzechu i dlatego my pójdziemy do nieba. To jest taki powód. Bóg nas podnosi, Bóg nas oczyszcza, to jest dobry Ojciec. Często upadamy, On nas podnosi i my sobie idziemy do nieba. Natomiast jest ogromna różnica. Pokażę wam, jaka jest różnica między człowiekiem idącym do nieba, a człowiekiem szerzącym Królestwo. Ostatnia księga Starego Testamentu to jest księga Malachiasza. I tutaj prorok Malachiasz mówi taki tekst. Zaraz to znajdę, nie miałem tego w planach w ogóle mówić, ale... Trzeci rozdział, 18 werset. Wtedy znowu dostrzeżycie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. I to jest pierwsza różnica. Kiedy dostrzegamy różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym? Kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha. My jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa, jesteśmy usprawiedliwieni, czyli staliśmy się w oczach Boga sprawiedliwymi.
Czyli tak naprawdę Bóg postrzega nas jak osoby, które wypełniły prawo w 100%, ponieważ Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się, prawo wykonało się, my wierząc w Jezusa jesteśmy absolutnymi wykonawcami prawa, koniec, amen. I my jesteśmy sprawiedliwi. A więc jest różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym, czyli bezbożnym. Ale tutaj jest drugi zapis i drugi zapis mówi tak. Przeczytamy od pierwszego. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a sprawiedliwym, czyli między odrodzonym z Bożego Ducha, a nieodrodzonym. I dalej. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. I sprawiedliwi dzielą się na tych, którzy Bogu służą i na tych, którzy Bogu nie służą. I można być sprawiedliwym człowiekiem i nie służyć Bogu. Taka jest prawda. Rozumiesz? Taka jest prawda. Tak samo jak w małżeństwie można być fajnym małżeństwem, tak? I mieć seks raz w miesiącu. I to jest możliwe, żeby tak żyć. Tylko ja się pytam, czy to jest normalne, to nie jest normalne. Ponieważ po pewnym czasie zobaczysz, że twoje małżeństwo wygląda przy ciebie jak twoja relacja z sąsiadem. Masz takiego sąsiada. Jesteście dla siebie uprzejmi, jesteście grzeczni, nie poniżacie się, nie ubliżacie sobie, macie akt małżeństwa w szufladzie, tak? Wszystko jest między wami w porządku, żyjecie sobie 10, 20, 30, 40 lat, macie wspólne pieniążki, dzieci się tam wychowują i wszystko jakoś leci, tak? Tylko jak tak obejrzysz sobie jakiś film romantyczny w telewizji, to ty zobaczysz, kurczę, jak ja daleko w tym małżeństwie odstaję od tego filmu romantycznego. Okazuje się, że w tym małżeństwie nie ma grama romantyzmu. Rozumiesz? I teraz, kiedy popatrzysz na małżeństwo, w którym jest ten romantyzm, to ty popatrzysz i powiesz, wow, co się dzieje? Oni są dla siebie inni. Oni nawet się pokłócą, jak się nawet za łby wezmą, się tam wyczochrają od czasu do czasu, rozumiesz? To oni, w nich jest coś takiego pięknego, że oni potrafią ze sobą być i iść w jakąś głębię, której ja nie mam. I okazuje się, że są małżeństwa, które są o wiele mniej poprawne od twojego, tak? Ale one płoną. One płoną. I teraz jest pytanie, czy my chcemy płonąć, czy my nie chcemy płonąć? Ja kiedy zacząłem chodzić z Bogiem, to rzekłem do wniosku, że chcę płonąć. Że chcę płonąć Bożym ogniem. Że chcę być Bożym ogniem. Do kiedy? Do końca tych dni. Do końca. Jest taki usługujący, nazywa się Maurice Cerullo. Kiedy widzę Maurice'a Cerullo, który ma w tej chwili 84 lata. I Maurice Cerullo, kiedy wychodzi głosić, i ja widzę, jak on wychodzi, ten 84-letni dziadek mówi, Jezus! Rozumiesz? I skacze jak pompka, tak? Ja mówię, o Boże, co jest z facetem? Co z nim jest? Wiesz co? On płonie. On płonie. On płonie w Duchu Świętym. On nie czeka na emeryturę. On dawno mógł być na emeryturę. On ma już zasobny stan konta. Rozumiecie? On by mógł ze swoją żoną proszę, pojechać i spędzić resztę dni na cichym przebywaniu z Panem. Na Wyspach Kanaryjskich na przykład. Ale Maurice Cerullo tego nie robi. Maurice Cerullo organizuje kolejne krucjaty. On dociera do kolejnych tysięcy ludzi z Ewangelią. On dociera do kolejnych tysięcy ludzi z proroczym słowem. Rozumiesz? On dociera do kolejnych ludzi z uzdrowieniem od Boga, z uwolnieniem od demonów. On to robi. Czemu? On płonie. I jak zaczniesz płonąć, to twoje życie będzie absolutnie zupełnie inne. Nie będzie miało znaczenia nic. 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 I rzeczy powszednie, które dalej są, one nie będą miały dla ciebie znaczenia. I wiecie, dlaczego lubię płonąć dla Boga? Dlatego, że to pozwala mi żyć szczęśliwym, spełnionym życiem. I dlatego na przykład ja w swoim życiu nie potrzebuję różnych rzeczy. Wiesz, czemu nie potrzebuję? Bo mam ogień Boży! Mam ogień! I ten ogień doprowadza mnie do tego, że ja jestem w stanie się nim karmić. Ja nie potrzebuję się karmić czymś innym. Ja mam ogień. I jest napisane, uczynię różnicę, mówi Pan. Między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. I służba to nie jest prosta rzecz, bo za służbę zapłacisz cenę. Za zbawienie nie zapłaciłeś nic. Do nieba się dostaliśmy za darmo. Za darmo. Przyszliśmy pełni grzechu, pełni zniszczenia. Powiedzieliśmy, Jezus, zobacz, co jest ze mną. Jestem godny piekła. A Jezus powiedział, tak, ale ja dałem się zabić zamiast ciebie, a więc idziesz do nieba. Amen. I rozumiesz? I to było za darmo. Za darmo. Potem przyszła wolność za darmo. Tak? Uzdrowienie jest za darmo. To wszystko są za darmo rzeczy, ale za służbę zapłacisz. Za służbę zapłacisz. Wiesz, czym zapłacisz? Wszystkim zapłacisz. Czasem, pieniędzmi twoimi, rozumiesz? Marzeniami, wszystkim zapłacisz za służbę. Zapłacisz. I ten, kto nie jest w stanie ponieść ceny, ten musi się wycofać. Jest w Starym Testamencie napisane coś takiego, jak co się nazywa prawem wojny. I to jest wyraźnie opisane. Kiedy Mojżesz mówi tak, zbieramy armię, wjeżdżamy we wrogie tereny,
Słuchajcie, to już nie było, rozumiesz, chodzenie po pustyni. To było wjeżdżanie do Kanaanu. Nie wiem, czy zauważyliście, jak oni chodzili przez pustynię, po pustyni tyle lat, to manna leciała z nieba, przepiórki przylatywały, oni mieli ciasto z nieba, mieli mięso z nieba, oni mieli wodę ze skały, puknęli, działo się, tak? I tak się działo przez 40 lat, mogło się dziać przez 3 tygodnie, natomiast działo się przez 40 lat, dlatego, że byli nieposłuszni, prawda? I teraz co oni przekraczają? I teraz Mojżesz sobie umiera, idzie do Pana i teraz Jozue przejmuje tą milionową armię ludzi, tak? To milionowy zbór, ponad tam przecież, tam było i ponad milion ludzi z dziećmi i tak dalej. On przejmuje, oni przekraczają Jordan. Widzimy ostatni, posłuchajcie, przedostatni cud zewnętrzny. To jest tak zwany przedostatni cud zewnętrzny, otworzenie Jordanu. Ostatnim cudem zewnętrznym jest wstrzymanie słońca. I już nie ma cudów zewnętrznych, są tak zwane cuda wewnętrzne. Co to oznacza? To oznacza, że oni przekraczają Jordan, tak? W cudowny sposób Bóg powoduje, że przechodzą pierwszy etap jeszcze, prawda? Walczą z tymi pierwszymi, rozwalają Jerycho i tak dalej, i tak dalej. I teraz zaczynają się cuda wewnętrzne. Jakie? On ich zbiera i mówi tak, a teraz wjeżdżacie w Kananejczyków. Po prostu wpadacie w nich. I ja już nie będę dotykał was z zewnątrz, tak? Tylko będę dotykał wasze ręce, które trzymają miecze. Rozumiecie, o co chodzi? Będę dotykał wasze ręce, czyli Bóg nie robi już czegoś takiego, że przed nimi powala ludzi, tak? Tylko za pomocą nich powala ludzi. I służba to jest takie miejsce, w którym my zaczynamy rozumieć, że zapłacimy cenę. A więc zapłacisz cenę. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. I człowiek, który chce służyć, bo o tym jest dzisiejszy temat pierwszego naszego nauczania, to jest czynna służba dla Boga. To jest czynna służba dla Boga, czynna, nie teoretyczna. My nie uczymy się, ja nie jestem teoretykiem, nie jestem też teologiem, to wszystko oczywiście ma, teologia ma służyć, ma nam dawać pewną świadomość. Natomiast wszystko, czego ja się dowiaduję w życiu od Boga, ma jeden cel, zastosowanie w życiu. Też przede wszystkim w moim życiu osobistym. Przepraszam, a w drugiej kolejności w zastosowaniu, w szerzeniu Królestwa Bożego. Więc będziemy mówić dzisiaj o rzeczach, które są stosowane, a później pójdziemy na ulicę i będziemy je stosować. Dlaczego tak pomyślałem o tym i uważam, że jest to od Boga? Ponieważ rzeczy zaczynają działać wtedy, kiedy je praktykujemy. Jeżeli praktykujemy rzecz, ona działa. My na którejś szkole w Warszawie Przebudzenia poprosiliśmy ludzi, żeby przywieźli wszystkich chorych, nie wiem, czy ja wam to mówiłem, przywieźli wszystkich chorych, powiedziałem, jak macie takie zadanie domowe, za miesiąc przywieźcie wszystkich chorych, których możecie. Jeżeli nie będziecie mieli pieniędzy na przykład na przywiezienie kogoś, to my zapłacimy za to. Na przykład będziesz miał ciocię na wózku, nie będziesz mógł, trzeba będzie załatwić transport cioci, zapłacimy za transport cioci, nie ma problemu, tak? I oni poprzywozili chorych ludzi. I teraz, jak oni przywozili chorych po trzeciej sesji, mówię, to teraz wszyscy chorzy, którzy chcą być uzdrowieni, zapraszamy. I ludzie po oku wychodzili. I teraz, a ja mówię tak, a teraz wy, którzy ich poprzywoziliście, chodźcie tutaj. I ludzie poprzywozili, a teraz ich uzdrówcie w imieniu Jezusa, jak ich przywieźliście tutaj. I oni się patrzyli na to. Myśleli, że my się będziemy modlić. Ja mówię, ja się nie będę modlił nikogo tutaj. Dlaczego ja mam się modlić? Ja wiem, jak się modlić. Ja znam te sprawy. Ty uzdrów ciocię. Ty to zrób. Ty. Rozumiecie? Tu chodzi o to, że my musimy pojąć jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak podział na laikat i duchowieństwo. Dwa, nie ma czegoś takiego jak podział na wierzących lepszych i gorszych. Są urzędy służb, są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele. Są te urzędy, jest 5 tych urzędów. Też różne dary mają ludzie, tak? Jak najbardziej. Natomiast służba dla wszystkich jest jedna. Rozumiesz? Jedna służba, jeden potencjał. Czyli tak naprawdę w tej samej mocy jesteśmy w stanie wszyscy służyć. Każdy inaczej, ale w tej samej mocy. A co do fundamentalnych spraw, wszyscy posiadamy tą samą wykładnię. Tą samą wykładnię. Czyli możemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony i wskrzeszać zmartwych. I to może robić każdy wierzący człowiek. Nie tylko apostoł, prorok, ewangelista, pastor czy nauczyciel. I my musimy dojść do tego pułapu zrozumienia, że my nie potrzebujemy do tego kogoś. My nie potrzebujemy pastora, żeby Ewangelię się ogłosił. My nie potrzebujemy apostoła, żeby kogoś uzdrowił. Nie potrzebujemy tego! Bo religia nam mówi, iść do księdza, iść do pastora. Nie! Ty to zrób. Mi się podobają słowa Jezusa. Kiedy jest parę tysięcy ludzi, nie ma co jeść, jest nauczanie do samego wieczora.
I uczniowie do niego przychodzą i mówią tak, panie, trzeba by im dać jeść. A on by mówi, ten dajcie. Ten dajcie, mówię. Jak trzeba, ten dajcie. Mi się podoba te słowa Jezusa. Jezus, to słuchajcie, to jest mój bohater. On miał takie teksty, że mnie w ogóle z butów wywalał. On mówi, on był luźny jak sanki w maju. On po prostu, on rozwalał ich mentalność od samego początku. Wiecie, kim jest uczeń? Uczeń to jest ktoś, kto pozwali porozwalać w sobie rzeczy. Dzisiejsza szkoła jest po to, żeby też porozwalać w tobie pewne rzeczy. Musisz pozwolić, wiesz, nie możesz filtrować tego, co mówię. Nie w takich miejscach. Na nabożeństwach ludzie filtrują to, co się mówi. Ale uczeń nie filtruje. Uczeń przychodzi jak do ojca. I on mówi, biorę 100%. Biorę 100%. Coś ci powiem. Jeżeli będę ci głosił herezję, to twój duch, tak? Określi to jasno. Natomiast wszystko inne przyjmuj, jakim jest. Jezus powiedział, wy mi dajcie jeść. Ale jak? Mnie macie. Zastosujcie, słuchaj, zastosujcie mnie. Coś ci powiem. Jezus nie mówi, zrobię to za ciebie. Jezus mówi, zastosuj mnie. Jezus to jest Jezus stosowalny. Rozumiesz? Co Boże mówi, Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Dlatego też Paweł mówi, jesteśmy współpracownikami Boga. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy ludźmi, którzy są nosicielami Chrystusa. A więc inaczej się Chrystus nie będzie objawiał jak przez nas. I ty masz tego samego Chrystusa, co ja. Masz tego samego Chrystusa, co my nim. Możesz mieć dary inne, ale na darach się nie opieramy. My nie służymy ludziom na podstawie darów. Dary są, albo ich nie ma. I coś ci powiem, nie zależy to od nas, to jest taki numer. Działalność darów duchowych, z wyjątkiem daru mówienia innymi językami i budowania twojego ducha, nie zależy od ciebie. Jest jedyny dar z trzech rodzajów mówienia innymi językami. Jeden tylko z tych rodzajów, czyli mówienie innymi językami ku zbudowaniu własnego ducha, masz na stałe i możesz używać kiedy chcesz. Wszystkie inne dary działają w duchu, czyli dokładnie wtedy, kiedy Duch Święty zechce. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma dary uzdrawiania i zechodzi po ulicy, proszę ciebie, bądź zdrowy, bądź zdrowy, bądź zdrowy. Bo to nie działa. Tak to nie działa. Tak samo jak nie możesz wszędzie uwolnić proroctwa, nie widzisz zawsze demonów na podstawie daru rozróżnienia duchów i wiele innych czynników. Nie zawsze masz tam przyrodzoną wiarę, że jak przejść przez ścianę, bo to działa w duchu. I nie trzeba się frustrować. Ktoś mówi, ja nie będę uzdrawiał, bo ja mam dary uzdrawiania. Ja mówię, no to co? Wow. To jest coś takiego jak lekarz powiedziałby tak. Ja nie mogę zrobić reanimacji, posłuchaj, ponieważ jestem stomatologiem. Ja bym powiedział, okej, masz specjalizację jako stomatolog, znasz się na zębach, tak? Ale podstawy medycyny masz takie same jak każdy inny lekarz. Musisz umieć stomatologu uratować człowiekowi życie. Musisz umieć stomatologu człowieka usztywnić mu kręgosłup, jak gorąknie samochód. Musisz umieć złożyć mu kości. Dlaczego? Skończyłeś medycynę! A specjalizacja była nieco później, nie na pierwszym roku. Na pierwszym roku nie było specjalizacji. Rozumiesz? O to tutaj chodzi. Zobacz. Są dary uzdrawiania, tak? Ale 16 rozdział Ewangelii Marka mówi tak. Na chorych ręce kłaść będziecie, tam nie ma mowy o żadnych darach. A oni co? Będą uzdrowieni. Jest napisane, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie. Rozumiesz? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. Gdzie tu mowa o darach? Tu nie ma mowy o żadnej mocy. Tu jest mowa o władzy wierzącego. O władzy. Dary to są działania mocy. Ale my dzisiaj mówimy, że ty na podstawie władzy jesteś sługą Bożym. I teraz będziemy dzisiaj mówić o rzeczy podstawowej, czyli będziemy mówić dzisiaj o ewangelizacji. I teraz z czym się wiąże ewangelizacja? Ewangelizacja, czyli przekaz Ewangelii, on się wiąże ściśle z tym, że mamy ludziom zaprezentować Chrystusa. Co to oznacza? Oznacza to, że Ewangelia nie jest jedynie mówiona. Ewangelia jest pokazywana. A więc my nie tylko mówimy Ewangelię, my musimy zaprezentować Ewangelię. A więc
skład Ewangelii. Chcę, żebyście nigdy nie dali się zwieść ludziom, którzy kiedykolwiek chcieliby wam wmówić cokolwiek innego. Ewangelizacja zawiera w sobie przekaz Bożej prawdy o tym, co się stało na krzyżu Golgoty. Od początku do końca i zaraz o tym powiemy. Ewangelizacja, drugim składem ewangelizacji, to jest uzdrawianie chorych. Nie istnieje coś takiego jak służba uzdrowieńcza. Ani też nie istnieje coś takiego jak służba wypędzania demonów, tego czegoś nie ma w Biblii. To się wszystko zawiera w służbie ewangelizacyjnej. Trzecim elementem ewangelizacji, tak, to jest uwalnianie ludzi od demonów. Tak? I czwartym elementem ewangelizacji to jest wskrzeszanie ludzi z martwych. I chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że te wszystkie rzeczy są sobie równe. I oczywiście jak najbardziej musimy wiedzieć o pierwszej podstawowej rzeczy. To, że my to wszystko mamy robić, to, że my to w tym wszystkim mamy być, mamy w tym się rozwijać, mamy być na to gotowi, to jest jedna rzecz i to zależy zupełnie od nas. Drugą rzeczą jest to, że Bóg nas będzie inspirował do tego w różnych odcinkach, w różnych miejscach i w różnym czasie. Czyli co? Ewangelizacja nie polega na tym, że my zawsze i wszędzie mówimy ludziom o Jezusie. To jest nieprawda. Nie polega to na tym, że ty musisz bez przerwy chodzić po ulicach i mówić komuś o Jezusie. Tak samo jak nie polega to na tym, że ty wszędzie masz chodzić i uzdrawiać chorób, bo Jezus tak nie robi. Nie musisz też chodzić i wszędzie wypędzać demonów. I w ogóle nie musisz się tym frustrować. Bo pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy się z siebie zrzucili, to wszelkiego rodzaju frustracja, że ja czegoś nie robię lub ja po coś nie sięgam. Zrzućmy to z siebie teraz. Zrzućmy to z naszego umysłu. Zrzućmy to obciążenie. Bo diabeł będzie chciał paść. Jak diabeł ci nie jest w stanie dorwać z jednej strony, że na przykład ty jesteś leniem się nierodzącym i ty nic nie robisz w królestwie, bo to jest jedna strona, że on cię dorywa. Ale kiedy ty już zaczniesz służyć, jesteś oddanym sługą Boga i ty poświęciłeś się Bogu i ty powiedziesz: Ojcze, ja poniosę cenę, ja poniosę to, to wtedy on do ciebie przychodzi i mówi: robisz za mało, jesteś nieskuteczny. I to jest opresja. Ta sama opresja, która mówiła do innych ludzi wcześniej, że nie musisz robić nic. A więc zrzuć z siebie jarzmo opresji. Pamiętaj, Bóg nie jest Bogiem potępiającym. On nigdy, podkreślam, nigdy nie będzie cię potępiał. A więc jakakolwiek forma potępienia w twoim umyśle czy w emocjach nie pochodzi od Boga. On nie potępia ciebie. On jest zawsze po twojej stronie. Czy tobie coś się uda, czy nie uda, on jest po twojej stronie. On mówi: jesteś moim dzieckiem, moim synem, moją córką kochaną. Jestem z tobą w każdej twojej porażce, w każdym twoim problemie. Nie zostawię cię, nie opuszczę cię, nie potępię cię. I to jest Bóg. I nigdy nie zapominaj o tym. A więc za każda frustracja pod tytułem: dzisiaj mu nie powiedziałem cię. Słuchajcie, ja popełniłem wiele błędów w swoim życiu. Kiedyś spotykam człowieka na ulicy, mojego znajomego, dawno go nie widziałem. Wiedziałem, że jest to człowiek, który bierze narkotyki. Nie wiedziałem, jak często, wiedziałem, że bierze. Podszedłem do niego, powiedziałem mu: słuchaj, o, witam, witaj, cześć, cześć. I mówię: idę teraz do pracy, ale chętnie bym się z tobą po południu spotkał. Dzisiaj jakiś obiad byśmy zjedli. Chciałem mu mówić o Jezusie, chciałem go przyprowadzić do Boga. On mówi: dobrze, Artur, nie ma problemu. Bardzo był chętny na spotkanie ze mną. Poszedłem do pracy taki szczęśliwy. Wiecie, kiedy on skończył ze mną rozmowę, poszedł do mieszkania kilkaset metrów dalej, załadował sobie heroinę i umarł. Nie doczekał mojego spotkania z nim po południu. Jeszcze przez kolejne dni diabeł mnie strasznie potępił. Mówił do mnie: tak, to przez ciebie on umarł. Mogłeś mi głosić Ewangelię wcześniej, pewnie teraz jest w piekle. To przez to, że nie głosiłeś mu Ewangelii, on jest teraz w piekle. Tak mówił do mnie szatan. I ja się bardzo tym stresowałem, bardzo frustrowałem, płakałem przez wiele dni. Dzwoniłem do pastorów, mówiłem: słuchaj, kurczę, tak się stało, wiesz. Dzisiaj bym tak nie zrobił. Dzisiaj bym powiedział: wolno! Tak bym powiedział. To była moja reakcja. Wolno, szatanie. Zamknij się. Ponieważ dzisiaj znam na pamięć list do Rzymian 8, werset 1. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jakiego? Żadnego. Żadnego potępienia. Wbij to sobie w głowę. Bo jeżeli nie przejdziesz tego, to diabeł cię dojedzie. Dojedzie ciebie i nie będziesz w stanie nic zrobić. A więc to Bóg mówi do nas, kiedy mamy co zrobić. Jesteś żołnierzem. Kiedy byłem w Izraelu,
widziałem żołnierzy. Widziałem 18-letnie dziewczyny, które chodzą w koszulkach na krótki rękaw, w spodniach, w panterkie, z karabinem M16 na plecach i z torbą zakupów na karabinie. To jest normalne. Widziałem młodych chłopaków, 18-letnich, którzy mieli swoje karabiny pod głowami i słuchali sobie MP3, kiedy leżeli, proszę Ciebie, sobie gdzieś na trawnikach. Tam wszyscy służą. Tam jest obowiązek służby wojskowej. Przez 3 lata każdy człowiek musi być w wojsku. Mężczyzna, kobieta jest wojownikiem. Tam nie ma kobiety, która siedzi w domu, rozumiesz, i się boi dotknąć do zlewu zbiwaka. Rozumiesz? Nie. Tam kobiety swoimi palcami, którymi pieszczą swoje dzieci, rozumiecie? Naciskają spusty swoich karabinów i strzelają do Palestyńczyków. Tam kobiety, które robią jedzenie, tak? Umieją odbezpieczyć granat, rozumiesz? I wrzucić do bunkra. Takie są kobiety izraelskie. Takie są matki. Takie są żony. Takie są Izraelitki. To nie są Izraelitki. Rozumiesz tę sprawę? One są żołnierzami. Tam mężczyźni są żołnierzami. Wszyscy. Jesteśmy wszyscy żołnierzami, ale to Bóg mówi, kiedy mamy strzelać. To Bóg daje rozkaz. To Pan podnosi sztandar w odpowiednim momencie. A więc fundamentalną rzeczą, o której nam mówi Bóg i od tego zaczniemy w Ewangelii Marka. Teraz wam powiem, który rozdział. Ja mam plan.
Ja mogę popełnić błędy. Dzisiaj wycofywałem z jakiegoś tam miejsca ciasnego, ponieważ źle obliczyłem czas. Co zrobiłem? Źle obliczyłem czas od rana. Po prostu jesteśmy na usługach od kilku dni. Mamy bardzo dużo usług. Poza tym usługujemy ludziom, usługiwaliśmy ludziom po nocach. Spaliśmy tylko po kilka godzin czasami. I teraz powinienem wstać godzinę wcześniej, powiem wam tak. Ale nie wstałem godzinę wcześniej i potem się spieszyłem. Moje zmieszanie doprowadziło do tego, że...